Cześć, witam was kochani w nowym odcinku z Teorii Mierzymy i zapraszam na kolejny już odcinek z jesienną kolekcją. Tym razem będzie to Recept i mam tutaj dużo fajnych ubrań, fajne spódniczki, takie bardziej ołówkowe, też sweterki, już jak widzicie okrycia wierzchnie. Wydaje mi się, że tutaj znajdziemy sporo fajnych rzeczy razem, także jeśli szukacie jakichś elementów do dodania do garderoby, czy też chcecie się zainspirować stylizacjami, to koniecznie oglądajcie dalej. Jak zawsze linki do wszystkich rzeczy znajdziecie na dole w opisie wraz z moimi wymiarami, tak żebyście wiedziały, jaki rozmiar wybrać dla siebie. A jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy, odcinki z serii Mierzymy pojawiają się raz bądź dwa razy w tygodniu, także żeby nie ominąć nowych filmów, koniecznie zasubskrybuj kanał. Zacznę tutaj od tego pierwszego zestawu, który mam na sobie i tutaj zamówiłam top z baskinką i pamiętam, jak był właśnie boom na tego typu bluzki, jakoś wtedy mi się to totalnie nie podobało i właśnie nie miałam pomysłu na stylizację takiego topu, no ale faktycznie to jest coś super, jeśli chcemy przykryć wystający brzuszek, ponieważ ten materiał fajnie to zakamufluje, w szczególności jeśli mamy na dole coś takiego bardziej dopasowanego. To kosztuje 140 zł, wykonane jest w połowie z wiskozy, w połowie z poliamidu, z poliestrem i tutaj na sobie mam rozmiar L. Jak widzicie, jest tutaj dekolt w kształcie litery V, ale jest taki mocno zakrąglony, nie jest taki, jak widzicie, ostry. Tutaj góra jest dopasowana na grubych ramionczkach i dopiero od talii rozchodzi się troszeczkę ten materiał. Bardzo ładnie podkreśla sylwetkę, jednocześnie nie poszerzając, tutaj wygląda bardzo smukło, w szczególności z tyłu, ponieważ tutaj ładnie okrywa pośladki. Będzie fajne właśnie do takich bardziej dopasowanych rzeczy, żeby nie dodawać już jakiejś zbędnej objętości właśnie pod spodem, czyli raczej nie szerokie spodnie, ale coś już takiego bardziej smukłego. Wtedy będzie to najlepsza kompozycja. Na dole, słuchajcie, hit. Jeśli chcecie coś dodać z aktualnego trendu, czyli z panterki, to koniecznie zwróćcie uwagę na tę spódnicę. Jest to spódnica wiskozowa, satynowa, która kosztuje 120 zł. Na sobie mam tutaj rozmiar L. Tutaj w talii jest gumka, która dosyć mocno się rozciąga, co nie jest akurat często w przypadku tego typu spódnic, ponieważ mam w szafie taką, którą muszę w ogóle zakładać od góry, ponieważ w innym wypadku nie chcę przejść przez pośladki, bo ta gumka nie rozciąga się aż tak mocno, żeby po prostu ułatwiło to, wiecie, ubieranie się. Charakteryzuje się tymi cechami, które znajdziemy zawsze właśnie w tego typu spódnicach, czyli tutaj góra ciała jest podkreślona, krągłości, następnie mniej więcej na wysokości kolan jest właśnie takie wysmuklenie i następnie się rozchodzi, tworząc taki efekt falmanki. Jest to panterka tutaj z chłodnym odcieniem beżu oraz czerni, lekko odbija się światło, ale nie jest to jakieś taka bardzo mocno, intensywnie odbijająca się satyna. To jest taki element, który stylizujemy zarówno na elegancko, w stylizacjach na przykład do pracy, ale także po prostu na co dzień do latania i tak samo będzie odpowiednia zarówno na sezon letni, jak i także na zimowy. Możemy tutaj dołączyć, wiecie, jakieś botki, ciepłe rajstopki pod spodem i będzie jak z nas. Także to jest element, który zdecydowanie zostaje w mojej szafie, chociaż nie planowałam dodawania kolejnego elementu panterki, ponieważ mam już dwa takie elementy i panterka jednak ma to do siebie, że jest chwilowo w sezonie, a później znika, ale jednak tutaj chyba się nie mogę oprzeć. Robiąc zamówienie, zakochałam się w tym topie ze względu tutaj na ten element biżuteryjny, czyli dodatek pereł. I wiecie, perły zawsze możemy dodać na zewnątrz, ale wtedy nie będzie to tak się ładnie zgrywało z topem, ponieważ nie ułożą się właśnie tak równolegle do dekoltu. To kosztuje 120 zł, jest to w połowie wiskoza, w połowie poliamid i na sobie mam tutaj rozmiar L. Nie wiem czemu, ponieważ zazwyczaj w tego typu topach zamawiam M-kę, no i to byłby lepszy wybór. Jak widzicie, jest dużo luzu, w szczególności pod biustem, ale także z tyłu. Wsadziłam sobie ten topik w spodnie ze względu na to, że tak po prostu lepiej to się zgrywa. Top osobiście kończy mi się tutaj na wysokości pępka i tak samo jak tutaj na zakończeniu właśnie w dekolcie i tutaj przy ramionach, to też znajduje się tutaj taki element właśnie kontrastujący. Ja lubię takie elementy. To nie jest ulubiony mój krój, jeśli chodzi o topy, ponieważ jest prosto ścięty. I mam wrażenie, że to nie podkreśla aż tak mocno sylwetki, jak w przypadku, gdy jest chociaż takie delikatne zaokrąglenie.
palenie. No i też często tutaj materiał mi się dziwnie odkłada właśnie w przypadku biustu, więc wolę te z większymi i wycięciami. Dlatego niestety z bólem serca będę musiała go odesłać, ponieważ nie jest to coś, co spełnia moje oczekiwania w 100%. Na dole, słuchajcie, bardzo ładne spodnie, takie w stylu garniturowym, eleganckie, z zakładkami, które dostaniecie w trzech różnych kolorach. Ja postawiłam na burgund, ponieważ ogólnie teraz wszelkie odcienie wina to jest trend i ja sama uwielbiam takie kolory, mam wrażenie, że one bardzo fajnie wyglądają w przypadku mojej karnacji i koloru włosów, więc wszelkie właśnie takie z nutą fioletu, czy po prostu takie tradycyjne borda jak najbardziej są właśnie w moim guście, ale dostępna jest także wersja czarna oraz biała, czyli takie podstawowe kolory. Tutaj, jeśli chodzi o skład, jest on dosyć dobry, jak na tego typu spodnie, ponieważ jest to poliester z 38% wiskozą, 5% elastanem. Czy materiał jest elastyczny? Nie powiedziałabym, w sensie nie jest taki sztywny, ale nie jest to nic elastycznego, ale jak widzicie, leżą przepięknie. Mam tutaj na sobie rozmiar XL, ponieważ ten z natury zamawiam tutaj w przypadku tej marki. I tutaj mogę powiedzieć, że jest większy luz niż w innych spodniach, które pokazywałam Wam na przykład z ostatniej wyprzedaży, czyli filmiku ze stylizacjami do pracy, które niedawno mogliście zobaczyć na tym kanale. Tutaj mam więcej luzu, ale jako, że jest dołączony pasek, to sobie mocniej po prostu to ścisnęłam. Spodnie możemy założyć wysoko w talii, dzięki czemu maksymalnie tutaj sylwetka jest podkreślona. Tutaj dosyć duży luz zarówno na przestrzeni brzucha, jak i także w nogach. Jak widzicie, nigdy mi się ten materiał nie zbiera. Spodnie nie podkreślają brzucha, no wyglądają pięknie. Tutaj też nie zbiera się materiał nad pośladkami, co akurat w moim przypadku jest dosyć częste, ze względu na mocniej zarysowane i wystające pośladki. Na mój gust mogłyby być nieco węższe tutaj pod pośladkami z tyłu, ponieważ tutaj jest dosyć szeroko, ale nie poszerzają, tylko wyglądają naprawdę bardzo dobrze. Także to jest coś, co Wam polecę, jeśli chodzi o długość, jest taka standardowa, bym powiedziała. Pasek, jak to bywa, jeśli chodzi o takie dołączone elementy, nie jest zbyt dobrej jakości, ale to też nie jest taki chamski plastik, jak też możemy zobaczyć w sąsiednich markach LPP, więc ogólnie jest jak najbardziej ok. To jest model spodni, który polecę w szczególności osobom, które mają większe krągłości. Następnie połyskująca spódnica o świetnym składzie, która występuje w dwóch kolorach, czyli w tej zielono, takiej oliwkowo-złotej wersji, powiedziałabym. To jest taki bardzo ładny, ciepły odcień i bardzo mi się podoba. Jednocześnie też w takim czekoladowym brązie i do brązowej wersji także jest dostępny top, więc wtedy można kupić w komplecie. Jest to spódnica wykonana z acetatu, która jest często wykorzystywana w lepszych jakościowo marynarkach, w 100% oddychający skład, który imituje jedwab. I tutaj na sobie mam rozmiar L. Jak widzicie, ona wygląda niemalże jak właśnie takie acetonowe spódnice, czyli tutaj możemy ją założyć wysoko w talii. Jest tutaj taka cieniutka gumka, której nie widać. Później, jak widzicie, krągłości są bardzo ładnie podkreślone. No i następnie jest nieco luźniejsza, tylko tutaj z tą różnicą, że ma na fajne wycięcie na nogę. Bardzo podoba mi się kolor i też tutaj ta delikatna struktura tego materiału. Tu też prezentuje się przepięknie i moim zdaniem jest to spódnica, którą możemy ograć właśnie na tak elegancko, założyć na wyjście, dodać jakiś fajny top, ale jednocześnie też na przykład do trampek i do zwykłego t-shirtu. Najchętniej do tego założyłabym albo po prostu taki bardzo prosty top, albo właśnie t-shirt, który podwinęłabym pod biustonosz, żeby nadać tutaj kształt, ale z tej nowej kolekcji znalazłam taki t-shirt z taką ozdobną różą, więc założyłam tutaj właśnie w tym zestawieniu, żeby tak troszeczkę stłumić to, co się dzieje pod spodem. I tutaj top kosztuje 90 zł. Jest to macerowana bawełna i właśnie z tego rodzaju bawełny polecam Wam kupować t-shirt Blizzard, ponieważ są one naprawdę bardzo dobre jakościowo. Są grube, w pełni kryjące, fajne jakościowo. I tutaj jakby to jest taki lekko skrócony t-shirt, nie jakoś bardzo mocno, ale no tutaj właśnie na środku jest wyżej, więc fajnie to wygląda moim zdaniem. Jest to coś innego zawsze. Rękawki są dopasowane, ogólnie nie jest zbyt luźne. Tutaj zamówiłam rozmiar L i powiedziałabym, że to jest takie dopasowanie, które lubię, czyli nie ma tutaj za dużo luzu, ale jednocześnie jest taki pełen komfort. Ładnie to wygląda i jest wygodny.
Zamówiłam ten top, ponieważ wydawał mi się bardzo uroczy ze względu na tę kontrastującą lamówkę. Kosztuje 70 zł, wykonany jest z wisko z 5% elastanem. Na sobie mam tutaj rozmiar L, występuje właśnie w tej czarnej wersji, ale także w odwróconych kolorach, czyli bieli z czarnym elementem. I zastanawiałam się nad dwoma kolorami, ale jednak większość zazwyczaj wybieram w bieli czy też w kremowym kolorze, dlatego też postawiłam na czerń. No i wygląda naprawdę świetnie. Jest to taka cieniutka dzianina, która jest lekko prążkowana, ale z takim jakby płaskim, szerszym prążkiem i bardzo ładnie tutaj wygląda, zarówno do takiej eleganckiej spódnicy, takiej bardziej formalnej, ale także po prostu, wiecie, na co dzień do jeansów, do jakiejkolwiek spódniczki też będzie świetnie pasować i według mnie ten rozmiar w sumie wypada naprawdę bardzo fajnie. Ma taki dłuższy rękaw i fajnie to wygląda, ale także śmiało mogłabym zamówić mniejszy rozmiar ze względu tutaj na luz z tyłu. Na dole mam spódnicę, która będzie fajnie pasować do jakiejś stylizacji do pracy, albo po prostu jeśli macie taki styl bardziej smart casual, business casual. Jest ona wykonana niestety z poliestru. Na sobie mam tutaj rozmiar XL. Tak mi się wydawało, że ona nie będzie zbyt, wiecie, taka elastyczna, luźna, dlatego też dobrze, że taki rozmiar zamówiłam. Patrząc na zdjęcia na modelce, miałam nadzieję, że tutaj ta część będzie kopertowa. Niestety nie jest. No jak widzicie, mocno mi tutaj podkreśla wystający brzuch i nie wygląda to jakoś zbyt dobrze. W pośladkach wygląda ładnie. Jest ogólnie dość luźna w tej dolnej części i nieco się tutaj rozchodzi. Jakby jest potencjał. Podoba mi się tutaj to rozcięcie takie na skos. Niestety zamówione jeansy okazały się zbyt małe na przestrzeni brzucha, więc nie jestem w stanie wam zmierzyć ich. Dlatego też założyłam swoje sprawdzone jeansy. Słuchajcie, na górze mam tutaj rewelacyjną koszulę wykonaną z lyocellu, pół na pół, lyocell z wiskozą i jest ona w szowiowo-zielonym kolorze. Kosztuje dosyć sporo, ponieważ 180 zł, ale wydaje mi się, że zdecydowanie jest warta zakupu ze względu na użyte materiały, ze względu na taki bardzo elegancki połysk. No, jednak ma coś w sobie. Mam tutaj rozmiar L i zastanawiam się, czy zostawić ten model, czy spróbować z mniejszym, ponieważ faktycznie tutaj jest sporo luzu i M-ka na pewno w dalszym ciągu będzie luźna. No ale nie wiem, czy chcę aż taką luźną, choć jest też w tym troszeczkę uroku. Podoba mi się ta tkanina ze względu na to, że ona jest, wiecie, taka przyjemna w dotyku, gładka, jakby trochę aksamitna i jednocześnie to jest całkowicie oddychający skład. Będzie to coś, co będzie odpowiednie i na lato, i na inne pory roku. Bardzo podoba mi się kolor, ale zastanawiałam się tutaj nad dwoma kolorami, być może właśnie dwie zostawię w szafie, ponieważ lubię takie luźniejsze koszule. To jest także dostępna czarna wersja, ze względu na rodzaj tkaniny ta czerń nie będzie taka kruczo-czarna, tylko taka jakby, ale lekko spana, mam wrażenie. Nie widziałam jej jeszcze na żywo, ale tak mi się przynajmniej wydaje po zdjęciach na modelce. No ten kolor to zdecydowanie moja bajka. Uwielbiam właśnie szowiową zieleń, jak wiecie, więc wydaje mi się, że w najgorszym wypadku zostawię tylko ten jeden kolor, a w najlepszym oba odcienie. Tego typu kardigany uwielbiam nosić z czarnymi spodniami, które swoją drogą też są z Reserved, ale z poprzedniej kolekcji. Tutaj jeśli chodzi o kardigan, kosztuje 120 zł, wykonany jest połowa z wiskozy, połowa to poliamid z poliestrem. Tutaj na sobie mam rozmiar L i nie wiem czemu właśnie ten rozmiar zamówiłam, ze względu na to, że z kardiganów lubię M-ki, ponieważ te L-ki są zazwyczaj nieco zbyt luźne. Jakby tutaj nie ma tragedii, jest ogólnie ok, nie jest zbyt luźny, ale wydaje mi się, że jednak to takie dopasowanie w przypadku mniejszego rozmiaru wypadałoby po prostu lepiej. Uwielbiam, jak wiecie, czarne lamówki na białych czy kremowych ubraniach. Tutaj jest ona nieco inna, ponieważ nie jest ona cieniutka, do jakiej jestem przyzwyczajona, tylko te paski są takie dosyć grube. Przez to od razu całość wygląda tak intensywniej, mocniej kontrastuje. No i też po prostu mam wrażenie, że ten swederek jest taki bardziej masywny, nie jest taki delikatny. Więc wydaje mi się, że to nie jest moja bajka, ale to jest coś innego, co do tej pory wam zdecydowanie pokazywałam. Tutaj widzicie, mam ozdobne guziki, kieszonki tutaj z góry. No jest ogólnie ok, materiał jest przyjemny, cieniutki, ale dla mnie po prostu zdecydowanie lepiej wypadają delikatniejsze lamówki, czy właśnie takie elementy tutaj czarnie, jak było w przypadku tego topu, że nie na samym zakończeniu, a właśnie przed. Ponieważ to dodaje takiej delikatności i mam wrażenie, że po prostu wtedy wypada lepiej. Kardigan jest tutaj, jak widzicie, w panterkę, która jest też włochaty, kosztuje 160 zł, jest on sztuczny. Tutaj jest domieszką wełny, dokładnie 5%. Na sobie mam tutaj rozmiar M, ale jak widzicie, w dalszym ciągu jest on bardzo luźny. On jest taki, wiecie,
bardziej oversize'owych. Wydaje mi się, że fajnie wyglądałby do jakichś bardzo obcisłych spodni, takich bardzo dopasowanych, takich a la leginsy czy jeansy, coś takiego, ze względu na to, że po prostu daje zbyt dużo objętości i cała sylwetka wygląda tak bardzo prosto i no nie podoba mi się to po prostu. Jeśli byłaby dostępna wersja takiego cieniutkiego cardigana właśnie z tym wzorem, no to wtedy chętniej zdecydowałabym się, ponieważ tutaj też jest on bardzo gruby, taki mocno zbity, przez co po prostu będzie w nim bardzo, bardzo ciepło. A ja jednak wolę wybrać coś takiego cieniutkiego, delikatnego, ze względu na to, że raczej mi jest ciągle ciepło, więc w tym mogłabym się po prostu ugotować. Jest głęboki dekolt, co jakoś nie idzie mi troszeczkę w parze z tym, jak grubej właśnie tkaniny jest to sweter. Ten kardigan zamówiłam ze względu na te ozdobne kokardki z perełek. To jest coś pięknego i bardzo chętnie kupiłabym coś takiego osobnego, wiecie, żeby po prostu wpinać do innych ubrań, ponieważ wydaje mi się, że to jest naprawdę uroczy dodatek. Kardigan kosztuje 160 zł, na sobie mam rozmiar L. Jestem wykonany z grubszej tkaniny, tutaj ponownie sztuczny materiał z domieszką wełny, 6% dokładnie. W moim przypadku gryzie mnie zarówno ten kardigan, jak i także poprzedni, ale już nieraz wspominałam wam, że ja mam wrażliwą skórę i wełna mnie gryzie, z wyjątkiem wełny kaszmirowej. Zamówiłam, ale ponieważ tak myślałam, że tutaj te rękawy mogą być niezbyt luźne i ogólnie leży bardzo ładnie. Tutaj mamy trzy takie wpinki, nie są to guziki, tylko po prostu zatrzaski, więc fajnie i szybko się zakłada, a później się rozchodzi. Tutaj oczywiście pod spodem możecie coś założyć, możecie zostawić skórę gołą też w zależności od pogody, od waszych preferencji, ale wydaje mi się, że naprawdę ładnie się układa, ze względu na to, że się rozchodzi, no to jest podkreślona talia. No, podoba mi się zdecydowanie, choć mógłby być dla mnie za gruby. Koniec kurtki zamówiłam obie w beżowym kolorze, ponieważ to jest mój odcień go-to. Pierwsza jest, jak widzicie, taka gładka, melężowa troszeczkę, która kosztuje 160 zł. Występuje w trzech różnych kolorach. Mi podobał się ten najbardziej i ogólnie wydawał mi się krój bardzo okej. Okay. Ale jak już założyłam na siebie, to tutaj bardzo przeszkadza mi kołnierzek właśnie z tej kurtki, ponieważ on mi się tutaj w szyję wbija. Po prostu tutaj ten suwak idzie właśnie na szyję i cały czas czuję tutaj ten kołnierzyk. Nie wiem, czy to się da wywinąć, ponieważ na zdjęciu na modelce był on taki ryczący, a tutaj nic nie jestem w stanie tak naprawdę z tym zrobić. Jakby oprócz tego kurtka bardzo ładnie się układa, jest z tych luźniejszych, no mam tutaj rozmiar L. Śmiało założyłabym tutaj pod nią zarówno grubszy sweter czy bluzę, więc wydaje mi się ogólnie ok i podoba mi się właśnie taka luźniejsza kurtka, ale tutaj kołnierzyk ją niestety dyskwalifikuje. Druga kurtka to nic innego jak po prostu skrócony płaszczyk, jak też możecie zobaczyć. I jak wydawało mi się to ok pomysłem, to mam wrażenie, że wykonanie nie jest zbyt ok. Przede wszystkim rękawy są tutaj dla mnie przykrótkie, ale jakoś tak, nie wiem, ta długość mi nie do końca odpowiada. Mam wrażenie, że widać, że to jest taki jakby skrócony płaszcz, że tutaj powinna być dalsza jego część, że nie jest jakby taki skończony. Jakoś tak, nie wiem, mam mieszane uczucia do tego. Jest to, jak widzicie, beżowo-brązowa jodełka, ale występuje także w czarnej wersji. Cena to 260 zł, a na sobie mam rozmiar L. Jak też możecie zobaczyć, tutaj coś jest generalnie nie tak. Jakby miałam dobre przeczucie. Widzicie, że on jest źle uszyty. Tutaj jest takie zaokrąglenie. Nie wiem, czy to miało być, czy coś tutaj po prostu nie wyszło. No nie. Tej rzeczy niestety wam nie polecę. Jak mogliście zobaczyć tutaj w tym filmiku, tak naprawdę był mix and match, czyli zarówno rzeczy, które były bardzo fajne, a jak i także te, które jednak nie do końca okazały się odpowiednie. No, bywa różnie tak naprawdę. Czasami na stronie internetowej mnóstwo rzeczy nam się spodoba, a później mierząc coś w domu, faktycznie jakby niewiele elementów nam pasuje. No bo ta druga część była naprawdę rewelacyjna i tutaj kilka elementów chętnie zostawiłabym w swojej szafie. Przede wszystkim koszulę, spódnicę w panterkę i tę zieloną, no i właśnie burgundowe spodnie, które leżały perfekcyjnie. Kochani, to by było tyle na dziś. Koniecznie dajcie znać, jakie firmy chcielibyście zobaczyć w tym jesiennym przeglądzie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!